Witam wszystkich serdecznie na moim kanale, z tej strony Salamander. Dzisiaj mamy czwartek, kolejny tydzień w PES-ie. Jak już wiecie, z tym tygodniem formy nam znikły. Będziemy już mieli całkowicie tylko i wyłącznie formy C. Nie będzie już aktualizacji, w sensie takiej, że nie będą one w formie, na przykład zawodnicy będą mieli formę A, B lub D i E. Tylko i wyłącznie mamy formę C, wszyscy równo. Co nam wypadnie, to wypadnie. Taką formę dostaniemy z losowania. Jeżeli chodzi o ten tydzień, Konami sprezentowało nam parę eventów. Generalnie mamy Team of the Season, czyli Team of the Season Most Valuable Players z jakby poszczególnych takich lig, tak można by powiedzieć. Można to tak nazwać, bo to też nie jest do końca tak, że to jest z każdej ligi, tak jak w FIFA, że na przykład w tym tygodniu mamy tylko ligę angielską, w tym tygodniu mamy tylko ligę hiszpańską, w tym francuską, w tym niemiecką i tak dalej, i tak dalej. Tylko mamy po prostu taką mieszaninkę akurat, a nuż tych zawodników dostaniemy. Jeżeli chodzi o jeszcze dodatkowego agenta, którego też mamy, event taki, to są znowu z Ligi Rosyjskiej najlepsi strzelcy najładniejszych bramek, 5 bramek, które zostało wybrane. Przejdźmy sobie do losowań, tak na krótce omawiając. Jeżeli chodzi o tego agenta, który jest w tym tygodniu, mamy agenta z legendami z Ligi Hiszpańskiej. Tutaj mamy 30 czarnych piłek, 90 złotych i 180 srebrnych, czyli jakieś 5% na trafienie czarnej piłki. Tutaj mamy fajne legendy, bo jest Cruyff, jest Romario, jest Ronaldinho, Roberto Carlos, David Beckham, Figo też jest fajną legendą, daje radę. McManaman jest bardzo fajną, dobrą legendą. No i tutaj takiego mamy Petita na przykład też, który bardziej zasłynął z gry w Arsenalu niż w lidze hiszpańskiej. Nie pamiętam dla którego klubu, czy dla Barcelony, czy dla Realu Madryt grał. Wydaje mi się, że chyba dla Realu Madryt, ale nie jestem pewien. I oczywiście mamy zwykłych zawodników z ligi. Są to przeróżni zawodnicy. Niektórzy są warci uwagi, niektórzy nie. To już zależy od Was. Jak chcecie, możecie losować. Ja chyba wykorzystam te 1,5 miliona, które mam i spróbuję zapolować na Roberto Carlosa, ponieważ no, jego mi tylko brakuje do składu legend, a chciałbym zrobić ten sławny free kick z jego podkręceniem, które ma, więc no, myślę, że naprawdę fajnym trafem on by był dla mnie, jeśli chodzi o mnie. No, ale zobaczę czy będzie mi się chciało to robić. Jeżeli chodzi o właśnie special agentów, no to mamy, tak jak mówiłem, tutaj pod nazwą Player of the Season, czyli League Most Valuable Players, czyli tak zwani no, najbardziej wartościowi gracze, którzy najbardziej się przyczynili do zwycięstw swoich drużyn w lidze i którzy byli często nagradzani. I mamy agenta z Ligi Rosyjskiej. Tak więc zacznijmy sobie, znaczy przepraszam Was najmocniej, tutaj sobie zobaczmy, kogo mamy. Mamy tutaj właśnie zawodników takich jak Fernando, mamy Fernandez, mamy Drusiego, mamy Oblajakow,
i Ricardo Alves. Jak dla mnie, czy warto rysować? No ten Drussi taki jest fajny, można go jeszcze podkręcić, ale tak naprawdę, no tu jest fajny box to box. Nie ukrywam, że nie, bo jest naprawdę ciekawy. Tu jest dobry defensywny pomocnik. Ma playing style Anholman, więc będzie przecinał, ustawiał się w tych piłkach, liniach tych podań, więc można naprawdę dużo nim zwojować. On bardziej by się spisał na AMF-ie i takie ma statystyki bardziej pod AMF-a, a czemu jest ustawiony na CMF-a, to trudno mi powiedzieć. No i jako second striker, który też bardziej by według mnie się sprawdził na AMF-ie, chociaż ten dribbling trochę słaby na AMF-a, ale za to ma dobre podania i fizyczność i strzały, więc on by naprawdę zrobił robotę na AMF-ie, bo za tym ma playing style classico number 10, czyli mniej będzie biegał, więcej podawał, bardziej się ustawiał, bardziej takim był słupem, do którego podać, odgrać. Na tej zasadzie. Tak więc przejdźmy sobie do losowania tych zawodników z Russian Premier League, z tego rosyjskiego agenta. Co mamy tutaj pierwsze w losowaniu? Mamy Drussiego chyba, o ile się nie mylę. Tak, mamy Drussiego. Jest fajny zawodnik, podoba mi się. Jak najbardziej jestem za. Tutaj bierzemy sobie lock. No, wybaczcie, że nie wyłączyłem muzyki i jest w tle, ale mam pewne problemy nadal z komputerem i próbuję tutaj to rozwiązać, jakoś załagodzić ten cały problem z resetowaniem się mojego komputera. Mamy kolejną czarną piłkę, jestem w szoku. Mamy Fernando, najsilniejszego zawodnika z tego agenta. Czyli no, fajna piłka, fajna, może nie aż tak idealna, bo na jego pozycję mam lepszych obrońców, ale na przykład do złotego składu, z czterogwiazdkowego składu, jak najbardziej on by się nadał. Ostatnie losowanie z agenta z Ligi Rosyjskiej. Zobaczmy, co to nam tutaj wypadnie. Mamy kolejną tutaj ligę. No i proszę bardzo, wszystkie czarne piłki. Kto był tym? Fernandez z CMF-a. No, on jest właśnie to, co mówiłem. Jego można by przytulić. Fajny CMF, box to box. Jestem jak najbardziej za. Chłopak dojdzie do mojego składu. Będę sobie teraz patrzył, jak to te składy sobie poukładać, jak je porobić, żeby fajnie to wyglądało. No i mamy tutaj tego wielkiego agenta, Player of the Season, czyli bardzo mi się podobają te okładki, te karty, jak one wyglądają, tych czarnych piłek. No naprawdę są piękne, piękne, to jest naprawdę coś pięknego. Te karty wyglądają ślicznie. I to jest właśnie urok PES-a, wiecie? To jest urok PES-a, bo w FIFA tego nie ma. No i są takie, oni nazywają to kartami, ale to są po prostu statystyki. A tu mamy naprawdę ładne graficznie te karty. Zaznaczając tutaj, jeżeli chodzi o tego agenta, to jestem trochę zawiedziony tym, co Konami tutaj sprawiło nam, czyli tylko 8 zawodników. Myślałem, że to będzie cała drużyna i będzie to tak przez 4 tygodnie,
Na pewno w ciągu tych następnych 3 tygodni, które nas czekają w czerwcu, będziemy mieli zapewne jakichś obrońców bocznych, jakichś bramkarzy, no bo akurat w tym tygodniu nie ma. Jak widzicie, mamy tutaj 4 różne ligi, o ile się nie mylę. Tak, 4 różne ligi. Raz, 2, 3, 4, 5, przepraszam, 5 różnych lig. No i jak wyjdzie nam losowanie, to możemy być praktycznie pewni 3 zawodników, czyli Cristiano Ronaldo, którego chciałbym trafić, Mbappe, którego no, też bym nim nie pogardził, czyli Liga Francuska, tu mamy Ligę Włoską, no i De Ligt z Ligi Holenderskiej, no i tutaj zaczynają się trolle. Trolle w postaci Ligi Angielskiej, czyli Raheem Sterling oraz Bernardo Silva i Van Dijk, i trolle w postaci Ligi Hiszpańskiej, czyli Messi i Piqué. I jeżeli chodzi o mnie, to tak, Piqué nie chcę, Messiego mam, Ronaldo chciałbym, Van Dijk'a mam, Mbappe mam, ale ten jest lepszy i go bym chciał. De Ligt byłby fajną tutaj opcją, bo jego można aż do 74 poziomu wynieść, więc na pewno będę robił czystki już powoli w swoim klubie, bo mam prawie 1000 zawodników i połowa z nich, nawet bym powiedział, że 80 tych zawodników nie gra w ogóle i nie będzie już grało, bo mają formę C. Chociaż może z drugiej strony obawię się w budowanie różnych ciekawych składów na swoich pozycjach i tak, żeby właśnie dobrze to wyglądało. Tak więc przejdźmy do losowania. Mamy ligę włoską, hiszpańską, angielską, francuską i holenderską. Co nam pierwsze wyskoczy? Jestem ciekaw. Pierwsza nam wyskakuje liga francuska. Jest Mbappe. Proszę bardzo. Mamy Mbappe. Jestem zadowolony. Jest elegancko. Jest Mbappe. Okej. Okay. Jest Mbappe. Tak, ja też jestem z tobą, mordo. I bierzemy loka i lecimy do drugiego losowania. I teraz Liga Włoska. Jest Ronaldo i wtedy już by było cudo. Mamy Ligę Francuską, mamy znowu Mbappe. Mamy znowu Mbappe. Pozwolicie, że pominę tą animację. Tak więc no na pewno przerabiam go na trenera, bo już jeden jest, więc on będzie na pewno fajnym trenerem i ten, którego mam, to będzie też jako trener. I mamy ostatnie losowanie, no ta Liga Włoska. Jest Liga Włoska, nie wierzę w to, jest Liga Włoska, ale numer. Ale numer, kiedy on był wtedy właśnie w drużynie tygodnia, nie udało mi się go wylosować. Ale wylosowałem go teraz i na pewno go wyboostuję na maksa, bo to jest po prostu... On jest, no... Zobaczcie na jego statystyki, to jest po prostu coś niesamowitego. Tu nie ma żadnych praktycznie żółtych statystyk, które u napastnika mają znaczenie, bo tutaj praktycznie wszystko jest albo zielone, jasno, ciemno, półciemno, jest po prostu idealnie, jest idealnie. Defensive prowess i ball winning, to jest niepotrzebne u takiego napastnika jak on i jako CF, czyli central forward, jako napastnik będzie po prostu rzeźnikiem. Jest Ronaldo, cóż ja mam więcej powiedzieć, no amazing, naprawdę amazing. Jeżeli chodzi o eventy, jakie są w tym tygodniu, no to mamy event, którego ja akurat nie lubię, bo to trzeba w tym evencie wygrać
zdobyć 4 punkty z 3 meczy. Za wygranie tego eventu pierwszym razem dostaniemy możliwość wylosowania agenta z Ligi Hiszpańskiej. Za każde następne zwycięstwo w tym evencie dostaniemy 500 game pointsów. I oczywiście za umieszczenie zawodnika z tego agenta specjalnego z Player of the Season, czyli to, co przed chwilą było losowanie, dostaniemy dodatkowo Special Experience Trainera z 1000 Experience Points, no i mnożnik do Game Pointsów w postaci 1,2, a ci zawodnicy to są właśnie ci, których teraz pokazuję na ekranie. Jest to m.in. Ronaldo, którego trafiłem, no i Mbappe, który też na pewno zagości w moim składzie. Jestem zadowolony, że nie trafiłem tego Messiego właśnie, nie trafiłem Van Dijk'a, Sterlinga, Piqué, De Ligt. No jakby zamiast Mbappe drugiego trafił się De Ligt, no to już ja bym był happy, bym był naprawdę szczęśliwy i to by było coś. Jeżeli chodzi o eventy przeciwko komputerowi, no to tutaj nie mamy żadnych dodatkowych eventów poza naszym standardowym eventem w postaci podzielonego na 3 części, czyli pierwszy trwa dzisiaj w czwartek i piątek, drugi trwa sobota, niedziela, a trzecia część trwa poniedziałek, wtorek i event się kończy. W pierwszym etapie są do wygrania skill trainerzy, w drugim etapie position trainerzy, a w trzecim etapie agent z darmowym losowaniem z agenta z Ligi Hiszpańskiej. No i oczywiście w tym challenge'u nie ma żadnych dodatkowych bonusów za umieszczenie jakiegoś gracza w składzie. Przedstawię Wam teraz drużyny, jakimi będę grał. To jest pierwsza drużyna, która wygląda następująco. Tutaj na pewno dzieje się o coś takiego. I bierzemy sobie tak. I tak, i tak. I dziękuję bardzo. I jeszcze też sobie dołożymy tego pana. Tego pana, tak. Tego pana, który wbrew pozorom na razie nam zmniejsza ten team strength level, a może go zwiększyć. I popatrzcie, gdybym trafił Salaha specjalnego i Neymara, kiedy był do trafienia, to bym miał po prostu drużynę złożoną z samych futurów. No i oczywiście ten Maradona, który też daje radę na AMF-ie. Wow, no powiem Wam, wow, jestem naprawdę w ciężkim szoku, bo ten Ronaldo będzie mi tutaj robił taką robotę z tym Kane'em, że wow. To jest pierwsza drużyna, którą będę grał często. Tak wygląda druga drużyna, którą też będę czasami grał, a będę nią grał ze względu na to, że jest tutaj przede wszystkim zawodnicy na AMF-ie, którzy grają, mają zdolność playing style, mają whole player. To jest bardzo pomocne w właśnie formacji Santosa, o tym właśnie mówił Pesep na swoim kanale i warto po prostu to wykorzystać. Wygląda drugi skład, którym będę grał raczej czasami, i tutaj zamienimy tego pana z tym panem. No i trzeci skład, który będzie wykorzystywany przeze mnie do grania koopów, czyli tak zwanego pierwszego meczu w ciągu dnia, to jest taki skład, obecnie on tak się prezentuje. Tutaj zamienimy tego pana z tym panem i to by było na tyle, jeżeli chodzi o zamianki. I
tak to się prezentuje. Warto właśnie grać ten pierwszy mecz za pomocą w koopa samemu, bo wtedy za wygranie meczu dostaje się minimum 10 tysięcy game pointsów na start, na dzień dobry. Wiem, że to jest dosyć takie kiepskie, ale uwierzcie mi, że właśnie dzięki temu mam to tyle game pointsów, ile właśnie teraz widzicie. No i też między innymi też Minecraft Coinsom, które kupuję, ale właśnie tak szybko można się wzbogacić w ten sposób, będąc na plusie, wychodząc na plusie z game pointsami. Jeżeli filmik Wam się podobał i doceniacie moją pracę, zostawcie łapkę w górę, no i naciśnijcie ten magiczny przycisk subskrypcji i zostawcie dzwoneczek, naciśnijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z każdymi nowymi filmami, jakie wejdą na kanał. Dzięki wielkie za uwagę, życzę Wam miłego grania i takich samych dobrych trafów w losowaniu tych zawodników z drużyny sezonu, jak mi się udało. Cześć!